Maciek, dzisiaj niestety bez drugiej serii. Jak ocenisz swój występ? Dzisiejszy występ w pierwszej serii konkursowej był bardzo nieudany. Był dobry plan, było podjęte takie pozytywne ryzyko, ale myślę, że troszkę mnie to zgubiło. Ten pierwszy skok treningowy, kwalifikacyjny były naprawdę ok, brakowało tylko właśnie takiego stuprocentowego przekonania i właśnie takiego pozytywnego ryzyka, żeby to troszkę puścić swobodnie i wykonać ten skok na 100%. Także tak też zrobiłem w konkursie, jednak no, przez to właśnie, że puściłem to i zaryzykowałem, wyszło wszystko bardzo późno i to już było na tyle późno, że nie dało się nic uratować, mimo że metrowo jeszcze nie było źle, to wiadomo, że bardzo mały bonus za wiatr i to uniemożliwiło mi awans do drugiej serii. No i szkoda, bo znowu bardzo niewiele brakło i wiadomo, że to nie chodzi o to, żeby być na tej granicy, wchodzić, nie wchodzić, bo trzeba być znacznie wyżej, ale wiadomo, że w drugiej serii z normalnym skokiem można było powalczyć o coś więcej. No właśnie, jak z tymi warunkami? To chyba drugi po Klingenthal konkurs, w którym wiatr nie przeszkadza. No, w Klingenthal... No, mówię o niedzielnym konkursie. No nie, który był w miarę sprawiedliwy. W miarę, no wiadomo, że porównujemy do Kusamo, do Wisły, do tego, co działo się w Niżym Tagile, więc rzeczywiście ten drugi konkurs w Klingenthal nie był zły, wiadomo, że do sprawiedliwego jeszcze dużo brakuje. Myślę, że dzisiaj to był taki najlepszy dzień, jak do tej pory na skoczni podczas Pucharu Świata. Rzeczywiście te warunki dosyć równe. To właściwie nie był wiatr, to są takie ruchy powietrza, jak to w górach. No, to powietrze raz schodzi w dół, raz czasami wychodzi w górę razem z głą, ale generalnie warunki były bardzo sprawiedliwe. I szkoda, że właśnie wtedy, kiedy to poziom sportowy mógł zadecydować, właśnie tego elementu brakło. A jak spędziliście wczorajszy dzień w oczekiwaniu na decyzję jury? Cóż, nie było łatwo zaplanować dnia, bo wiadomo, że plan był przygotowany pod skoki treningowe, kwalifikacje. Musieliśmy ten plan jakby na bieżąco zmieniać. Na początek szykowaliśmy się, że te skoki jednak będą, jednak o późniejszej godzinie, bo wstępne informacje były, że o 18 zaczniemy skakać. Także no nie jest na pewno łatwo być w takim ciągłym oczekiwaniu. Na szczęście no, ta informacja też przyszła dosyć wcześnie, że nic z tego nie będzie i wyszliśmy z hotelu, żeby po prostu na chwilę ruszyć się, przespacerować, bo cały dzień leżenia w hotelu też nie jest na pewno wskazany i dobry. Także poszliśmy na spacer, rano też mieliśmy test razem z takim treningiem pobudzenia, więc myślę, że jakoś zagospodarowaliśmy ten dzień i wyszło to na pewno na plus, że dzisiaj każdy był taki pełny energii i pełny chęci do tego, żeby skakać. Wśród polskich kibiców, ale nie tylko, bo dziennikarzy i działaczy, panuje przekonanie, że sezon zaczyna się dopiero w Engelbergu. Co ty o tym myślisz? Myślę, że patrząc na warunki, w jakim przebiegają konkursy, jest to jakby uzasadnione stwierdzenie, bo rzeczywiście zazwyczaj są to pierwsze sprawiedliwe zawody przeprowadzane w różnych warunkach. Wiadomo, że punkty są przyznawane już od pierwszych zawodów, czyli tak w tym roku i w poprzednich w Wiśle i już od pierwszych zawodów trzeba walczyć i no szczerze mówiąc zazwyczaj ten punkt widzenia zależy od jakby no od, jak to się mówi, no punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, no nie, że troszkę na początku nam nie szło rzeczywiście i dlatego wszyscy mówili, że sezon zacznie się w Engelbergu. Gdyby nam szło, to nikt by jakby no nie szukał tutaj drugiego dna i wszyscy mówili, że sezon się zaczęła w Wiśle, bo tam już było bardzo dobrze, więc to jest takie subiektywne. Wiadomo, że będąc takim obiektywnym obserwatorem, rzeczywiście po tych zawodach w Engelbergu można najwięcej wywnioskować, bo po tych wcześniejszych no, ciężko mieć takie jakby twarde wnioski. Ale no taki jest sport, który sobie wybraliśmy, na co nie mamy wpływu, więc od pierwszych zawodów, nieważne jakie są warunki, trzeba dawać z siebie wszystko i po prostu walczyć, bo wtedy, kiedy uśmiechnie się do nas szczęście, trzeba być w 100% gotowym i je wykorzystać. W tym roku w Engelbergu brakuje trochę magii. Mówię tutaj o aurze, o braku śniegu, tak?
Tak, no, nie jest to na pewno taki codzienny widok tutaj w Engelbergu. Engelberg kojarzy mi się właśnie z zimą, ze śniegiem, są taką aurą, no po prostu Alp, że przyjeżdżamy tu tuż przed świętami. Wszędzie jest śnieg, jest atmosfera, są lampki, a w tym roku jest takie rozczarowanie, bo jest ciepło. Wczoraj było ponad plus 10 stopni, do tego deszcz, zero śniegu, jest zielono. Gdzieś tam oczywiście w wyższych partiach góry jest trochę śniegu. Skocznia no ledwo przygotowana. Także no nie jest to, jak mówię, codzienny widok tutaj w Engelbergu, ale no taką mamy zimę, bo w Zakopanem Wiśle też skocznie spłynęły, jak to się mówi, więc no, musimy jakoś się dostosować do tej aury, bo tego nie zmienimy. No właśnie, jak zareagowałeś na tą decyzję PZN o odwołaniu mistrzostw? Jeden dzień więcej w domu? No cóż, no, wiadomo, żeby dla nas, dla zawodników jest to poniekąd dobra decyzja, wiadomo, że jakby no nie wypada się z tego cieszyć, czy mówić, że to dobrze, bo wielu działaczom i wielu zawodnikom zależało na tych mistrzostwach Polski, ale podchodząc do tego w ten sposób, że na pogodę nie mamy wpływu, jeżeli jest decyzja, że nie skaczemy, to myślę, że jest to po pierwsze dobra decyzja, że spędzimy ten jeden dzień więcej w domu przed turniejem Czterech Skoczni i to jest na pewno bardzo ważny dzień, bo każdy dzień jest na wagę złota. Po drugie, no też względy bezpieczeństwa myślę, że tutaj jednak grały rolę, bo wiadomo, że na siłę można by było jeszcze próbować zwozić śnieg i na siłę go gdzieś tam uklepać i przeprowadzić konkurs w jakichś takich złych warunkach, ale myślę, że akurat to nikomu nie jest potrzebne, ani zawodnikom, którzy pojadą na turniej Czterech Skoczni, ani tym zawodnikom, którzy zostają w domu. Raczej przydałby się taki spokojny trening lub zawody w takich dobrych warunkach, żeby potraktować to jako skoki treningowe, także myślę, że też dobrze, że ta decyzja została podjęta tak wcześnie, że możemy sobie troszkę inaczej ten czas zaplanować i trener może ustalić plan już pod turniej Czterech Skoczni.